starszych. Jestem wykładowcą uczelni, to jednak mamy również z projektu unijne doświadczenia, jak mówię, mam doświadczenia również w nauce z uczniami właśnie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. I tak naprawdę zmiana, o której krótko chciałabym powiedzieć, dlatego że głównie celem mojego wystąpienia nie jest przedstawianie teoretycznych definicji, metod, technik. Jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, zapraszam. Nasz wydział mieści się na Alei Podległości 2. Również zostawiam swój kontakt na koniec mailowy i oczywiście o tych konkretnych narzędziach i o tym, że to działa faktycznie i można weryfikować i zarządzać tym zmianą, mogę powiedzieć w kuluarach bądź też przy innej okazji. Natomiast kontynuując myśl poprzedniczki, chciałabym tym, co powiem, tymi kilkoma słowami, zachęcić do refleksji, zachęcić Państwa, nauczycieli do autorefleksji. Zachęcam do takiej refleksji z naszych samorządowców. Jestem Filanką, jestem stąd, jestem szczęśliwą mamą dziesięcioletniej Julki i również jako rodzicowi zależy mi na tym, jestem zaangażowana w ten proces uczenia się. Może nie do końca edukacji, ale uczenia się, mając świadomość barier, które są poza nami, a których jesteśmy uczestnikami. Dlatego chciałam z Państwem podzielić się ale swoim przekonaniem, ale wspierającym, nieograniczającym, że właśnie w tej głębi świadomości, o której również mówiła Pani Jolanta, że można głębiej, chciałabym się z Państwem podzielić. Badania wskazują, a nasze empiryczne doświadczenia pewnie również, o tym, że do realnych zmian, proszę Państwa, do realnych zmian zachodzi wtedy, kiedy uczestnicy tej zmiany chcą ją wprowadzić. My to często nazywamy, czy też czytujemy w literaturze, jako ten poziom motywacji. Obecnie myślę, że jesteśmy w dobrym momencie. Dzisiaj, 28 listopada, mamy konferencję dotyczącą zmian w edukacji. Obserwujemy w mediach, obserwujemy, słyszymy w radiu, widzimy w telewizji, czytamy w tym internecie, nawet na tym Facebooku, o tym, jakie plany mają nasi noworządzący. Jak to było wspomniane, obserwujemy również fakt, że nasi filiccy radni wystosowali odpowiedni apel do tych, którzy mają decydować o tym, co dalej i jakie zmiany będą zachodziły. Oczywiście, jak chcielibyśmy zdefiniować zmiany, każdy z nas, który tutaj jest, zrobiłby to po swojemu. Natomiast w jednym się zgodzimy, że to, co jest pewne, tak jak podatki, już to kiedyś jeden mądry powiedział, to właśnie zmiana. I to jest jedyna stała, jaka jest w naszym życiu. I oczywiście moglibyśmy dyskutować o tym, czy chcemy, czy nie chcemy, co nam się podoba. Natomiast spróbujmy przejść do refleksji, co od nas zależy i na co my wpływ mamy, zamiast dyskutować o tym, co mogą robić inni. I ten poziom motywacji. Trwa dyskusja również naukowa nad tym. Ostatnio byłam na konferencji, na której zastanawialiśmy się tak naprawdę, jak jest to motywacja. Czy to jest tak, że my faktycznie zewnętrznie potrafimy motywować? Jak ma się motywacja zewnętrzna, czyli nasza nauczycieli, motywacja uczniów do uczenia się, z automotywacją, z motywacją wewnętrzną. Proszę spróbować w wolnej chwili zrobić taki test na sobie. Zastanowić się przy filiżance kawy, być może podczas spaceru, jak to faktycznie jest z naszą motywacją. Czy to jest tak, że odpowiedzialność za motywację nas mają inni? Czy to faktycznie jest tak, że to otoczenie nas motywuje? Czy dopiero wtedy, kiedy jakkolwiek reaguje to otoczenie i wysuwa w naszym kierunku jakieś bodźce, jeżeli my sami się nie zmotywujemy na poziomie właśnie naszej świadomości, to nic z tego nie będzie. I drugi poziom to poziom, żebyśmy wiedzieli, jak to zrobić. Jeżeli wiemy, że już chcemy, jeżeli wiemy, że jesteśmy zmotywowani, to żebyśmy wiedzieli, jak to zrobić, czyli poziom kompetencji. Bo kompetencja jest takim ciekawym elementem, składnikiem, który nadużywamy często. Mówimy, jesteśmy kompetentni wobec siebie, albo nie jesteśmy kompetentni, żeby jednak odsunąć od siebie jakąkolwiek odpowiedzialność za realizowanie czegokolwiek. Często potrafimy ocenić, ktoś jest, nie jest kompetentny. Tak naprawdę kompetencja składa się, przypomnę, może z trzech elementów. Jest to poziom wiedzy, poziom umiejętności i postawy. I często jest tak, że nie kusimy się na autorefleksję, zostajemy na tym poziomie wiedzy bądź umiejętności, bo wiemy, bo mamy takie studia, mamy takie wykształcenie, bo przeszliśmy kurs. Czyli wiemy i umiemy to zrobić, ale nie robimy. Czyli brakuje nam tego poziomu postawy. I tak naprawdę, jeżeli tego poziomu postawy brakuje, jeżeli jakieś kompetencje, mówiąc
uprawniamy, to tak naprawdę niekoniecznie uprawnieni jesteśmy do tego, żeby mówić o sobie kompetentnie. Dlatego tak ważne, aby te dwa poziomy, zarówno poziom motywacji, jak i poziom kompetentny zachodził, bo wtedy jest realna zmiana. A my mówimy, tak jak interesują nas realnie, prawda, pieniądze w portfelu. Słyszeliśmy o poziomie nominalnym pieniądza, wiemy, że on tam wzrasta, maleje. Natomiast tak naprawdę, jako konsumentów, w naszym portfelu interesuje realny pieniądz, tak? Czyli to, ile mamy w portfelu, ile musimy zapłacić na to. I podobnie jest to realnością tej zmiany. Napisałam, proszę Państwa, zmiana może być trudna. Czytamy musi. Nie jestem skłonnikiem, dlatego że jestem pasjonatką racjonalnego myślenia, niekoniecznie pozytywnego. To ja proponuję zamianę, przynajmniej w swoim języku, słowa musi na może. Zmiana może być trudna. I to się wydaje bardzo oczywiste. Natomiast niekoniecznie jest to oczywiste w momencie, kiedy kierujemy swoje wymagania do innych ludzi. Musisz to zrobić, to jest proste. Dużo tutaj było powiedziane o mózgu i również jakby zgadzam się z tym, że tak dużo zależy od nas biologicznie. Do tak wielu rzeczy nasz mózg naturalnie jest nieprzystosowany, a do innych jest. Że bardzo proszę o tym pamiętać. To jest bardzo ważny aspekt komunikacji. Myślę, że każdy z nas ma doświadczenia w komunikacji nieefektywnej i ciągle nad nią pracuje i zastanawia się, co robi nie tak w tej komunikacji, że niekoniecznie jego komunikaty są rozumiane w sposób, w jaki by chciał, że on odbiera komunikaty od innych osób w nie taki sposób, jakie było ich przesłanie. I dlatego to jest takie trudne, dlatego zmiana może być trudna, ponieważ to, co jest proste dla nas, może być proste dla innych. Potrafimy, prawda, wydawać komunikaty, zrób to, to jest proste. Albo przeglądamy, łapałam się na tym i do dzisiaj łapię, aczkolwiek pracuję nad sobą do mojej córki. Widzę zadanie, dla mnie to już dzisiaj jest proste, na moim poziomie, powiedzmy, edukacji. Mówię, to jest proste, zrób to. Natomiast dlaczego ja uważam, że to jest dla niej proste? Dla niej to zadanie wcale nie musi być proste. Pozwólmy zdecydować. I w związku z tym, że zmiana wymaga zaangażowania właśnie tych procesów społecznych, psychologicznych, które są trudne i które są złożone, zmiana faktycznie może być trudna, ale nie niemożliwa. Głównymi dwoma założeniami w moim ocenie i na bazie doświadczeń, w których brałam udział, są dwa elementy. Element po stronie wykonawców i cecha po stronie decydentów. Decydent powinien charakteryzować się wolą tej zmiany i gotowością przy założeniu oczywiście posiadanych do niej zasobów i pewnego potencjału. Natomiast po stronie wykonawców, uczestników, być może nas jako nauczycieli w naszych placówkach jest właśnie ta adaptacja do zmiany. Ale co to znaczy adaptacja? Oczywiście, jeżeli nam ktoś powie, musisz to zrobić, zrób to, wyda polecenie służbowe, poprowadź koło zainteresowań, przygotuj konferencję, przygotuj dzieci do wystąpienia, prawda, do udziału w konkursie, my to zrobimy. Czyli dostosujemy się do tego. Natomiast poziom dostosowania nie jest poziomem adaptacji. Jest to poziom, który i tak wywołuje w nas opór. Natomiast jeżeli osiągniemy poziom akceptacji zmian, gotowości w naszej świadomości, zrobimy to wtedy zaangażowanie. W związku z czym tego oporu być nie powinno. Czyli adaptacja w moim odczuciu, zmiany po stronie wykonawców, to poziom akceptacji. Żeby zmiana mogła mieć miejsce, realna zmiana, bo o takiej w swoim wystąpieniu mówię, warto zadać kilka pytań, prostych pytań z punktu widzenia chociażby semantyki. Czytamy, co ma być zmienione, kto ma być bezpośrednio i pośrednio odpowiedzialny za zmianę, kto będzie ją wprowadzał. Prostowane są to pytania, które na co dzień być może wybiórcy zadajemy. I próbując znaleźć odpowiedź, a być może nie, być może to jest pierwszy raz, kiedy ktoś z Państwa dzisiaj, albo wiecie Państwo o takich osobach, które takich pytań nie zadają. Czasami niektórzy nie zadają pytań, ponieważ trzeba poszukać na nie odpowiedzi. Te pytania mogą prosto brzmiące, odpowiedź na nie może być trudna. Jeżeli chodzi o modele i techniki zarządzania zmianą, mamy ich kilka. Chciałabym tylko podać jeden, który co do zasady jest stosowany w zarządzaniu, nie tylko w biznesie, ale również w administracji, w związku z czym mogę podać przykład w kuluarach, co to działa, który ma takie trzy etapy, czyli model Kurta Lewina. Fajnie się nazywają, prawda? Rozmrożenie, zmiana i zamrożenie.
Generalnie chodzi o to, etap pierwszy, mówią przyciska tym najtrudniejszym i najdłużej trwającym. Bo to jest ten etap, w którym musimy rozgrozić nasz opór, w którym powinniśmy co do zasady zmienić nastawienie do nawyków. Elementem czy cechą najtrudniejszą w zmianie jest co? Jak Państwo myślicie? Co jest najtrudniejsze w zmianie? A co występuje? Na O. Opór, oczywiście. My o tym wiemy doskonale, opór ludzki jest elementem, który towarzyszy każdej zmianie, nawet tej, która w rezultatach długookresowych ma wpisane same korzyści, bądź tych korzyści jest więcej niż niekorzyści. Opór to jest to, co nam towarzyszy. Dlaczego opór? Dlatego, że trzeba coś zmienić. Dlaczego trzeba zmienić nawyk? Trzeba zmienić nastawienie. Być może przekwalifikować się, zmienić formę pracy. Coś, co mamy przygotowane od kilku, kilkunastu miesięcy, lat i prawda, stosujemy na co dzień. Coś, co wymaga od nas aktualnych rzeczy, śledzenia tego, co dzieje się na zewnątrz. I tak naprawdę opór każdemu z nas jest bliski. Każdy z nas ma w sobie to poczucie w mniejszym, większym stopniu, natomiast ono występuje. I na tym etapie rozmrożenia tego oporu, rozmrożenia nawyków, zmiany nastawienia, przestawienie się na to, co jest celem tej zmiany. Sama zmiana, zmiana postawy, czyli tego poziomu kompetencji, który jest najtrudniejszy, ale najskuteczniejszy. Jeżeli na tym poziomie jesteśmy, to gratuluję. I to jest ten poziom, który warto pielęgnować. I zamrożenie. Ale zamrożenie nie na zawsze i koniec. Zmiana ma to do siebie, zarządzanie zmianą. Jest to proces ciągły. Jest to proces, który powinien być wykonywany skutecznie. Nie jesteśmy w stanie, w systemie przynajmniej edukacji polskiej, odciąć się zupełnie od tego, co nam funduje system. Wiemy dobrze, że często wiele zmian dotyczących reformy ustalane jest poza nami nauczycielami. Tutaj pan dyrektor na początku powiedział fajne słowa. My tu jesteśmy na dole, my robimy edukację. Często nie mamy wpływu na to, co dzieje się u góry. Podejmowane są różne reformy, inne nie są, które być powinny. Wiadomym jest, że każda reforma ma swoich wrogów, właśnie tych, którzy muszą zmienić nawyk, ale też zwolenników, tych, którzy upatrują potencjalne korzyści czegoś dobrego. Natomiast realna zmiana nie nastąpi, kiedy to nie będzie systematyczne. Systematyczny proces, systematyczne działanie. A często jest tak, że właśnie tego elementu brakuje również w naszych działaniach. Podejmujemy inicjatywę, robimy jakiś event, konferencję, spotkanie, seminarium i to się kończy. I do następnego razu, kiedy w planie jednostki, podmiotu będzie konieczność zorganizowania czegokolwiek. A gdzie jest to pośrodku? Chyba najwięcej zmian dzieje się właśnie pomiędzy. Pomiędzy punktem A, punktem B, punktem C, które często nazywamy takimi kamieniami milowymi. Reforma edukacyjna jest regulowana odgórnie, to mówiłam, dlatego zmianie, proszę Państwa, sprzyja uczenie się, a świadomość tego jest bezcenna. Zachęcałam naszych przywódców na pierwszej konferencji do tego, żeby jednak ich przywództwo było zorientowane na uczenie się. Bo za czynniki determinujące zmiany w edukacji uważam przede wszystkim naukę. Zmiana to nauka, uczymy się, nas mózg się zmienia. I jestem przekonana o tym, że wyłącznie nauczyciel uczący się, taki, który ulega zmianie uczenia się, jest tym, który może być autorytetem dla ucznia. Autorytetem nie jest to, że jesteśmy starsi. Faktycznie my wychowaliśmy się w innych czasach i to trzeba uświadomić sobie, z tym nie dyskutować i z tym nie walczyć. Te czasy nie wrócą. Nasze dzieci, nasi uczniowie, nasze dzieci własne żyją w takich czasach, jakie znają i innych nie znają. Możemy opowiadać historie, mogą czytać w podręcznikach, mogą oglądać nasze albumy rodzinne, ale nie doświadczają. Również podzielam opinię, że uczymy się wyłącznie przez doświadczenie. Jeżeli te dzieci nie doświadczyły inaczej, to inaczej nie znają. Znają tylko tak. Więc to, że jesteśmy od nich starsi, nie ma dużego znaczenia, nie zdobędziemy szacunku. To, że jesteśmy według nas mądrzejsi, to tych dzieci też nie za bardzo. Dopiero wtedy, kiedy będziemy takim wzorem, które będą chciały naśladować, w moim odczuciu tylko taki nauczyciel może porwać uczniów. Kolejna sprawa to odpowiedzialność, czyli zaangażowanie właśnie tych zmian. Jeżeli chcemy zmiany, zaangażujmy się. Weźmy odpowiedzialność za tę zmianę. Nie oglądajmy się na tych, którzy decydują. Nie oglądajmy się na tych, którzy nami przewodzą. Obejrzyjmy się, spójrzmy w lustro.
Zobaczmy siebie, zastanówmy się, co my możemy zrobić, co chcemy, na jakim poziomie motywacji jesteśmy, na jakim poziomie zaangażowani. Ustalmy cele wartości, ale bądźmy wierni. Bądźmy wierni tym zasadom i ich przestrzegajmy. Zobaczcie Państwo, że dyskusja, która toczy się wokół naszej edukacji, naszej polskiej edukacji, bo przecież zacznijmy od swojego podwórka, jest pełna dychotomii. Uniwersalizm to różnorodność. Albo wszyscy, albo nikt. Dlaczego są wybory? Dlaczego stosujemy tę dychotomię w takich realiach wyborów? Dlaczego nie dylematy? Dylematy pozwalają szukać rozwiązań, a nie kompromisów. Wybór powoduje kompromis, wybierzmy lepsze zło. Dzisiaj uniwersalizm, za 4 lata różnorodność, skoro jesteśmy inni, dzieci są inne, to może fajnie, zróbmy konferencję, zróbmy projekt, projekt się skończy, kończy się idea. Dlatego zachęcam do tego, żeby nie uprawiać dychotomii, żeby jednak były to dylematy. Na co dzień wszyscy mamy w szkole wiele dylematów, szukamy na nie rozwiązań. Nie szukajmy kompromisów, szukajmy dobrych rozwiązań. I sama ocena, czyli ta umiejętność właśnie, która w moim odczuciu jest warunkiem koniecznym zmian transformacyjnych. Czyli patrzenie w głąb siebie jako perspektywa funkcjonowania. Znalazłam w internecie, na Facebooku krążyło takie fajne zdjęcie. Bardzo mi się spodobało również rodzicowi, bo pomyślałam sobie, że ja pewnie też tak się kiedyś zachowywałam. Czyli dzisiaj tak mówimy do naszych młodszych przyjaciół, tak? Dzisiaj chcemy, żeby byli ulegli, żeby się nasłuchali, bo my wiemy lepiej, bo przecież nasze doświadczenia nam mówią, że jak dotkniesz tajni, to się oparzysz i zrobi się bąbelek na paluszku. Nasze doświadczenia mówią o tym, prawda, że jeżeli, albo że jeżeli zrobisz tak, to będzie właśnie tak, jak ja mówię. Ale później mamy problem z tym, że są niekreatywne w szkołach, mówimy o tym, że mamy system testowy, a nie rozwijamy elementów, a w wieku dorosłym firmy szkoleniowe zarabiają na tym, żeby uczyć asertywności, żeby uczyć efektywnej komunikacji, bo przecież to są te kompetencje, które są w podaniach o pracę, w ofertach pracy. Po co? Dlaczego to nie może być naturalnie zorganizowane? Dlatego kończąc i myśląc o perspektywach, proszę Państwa, to, co jest przed nami, na naszym tutaj zależy nam na naszej Pile, na regionie pilskim, na powiatach ościennych, na subregionie północnej Wielkopolski, bo takim tutaj dzisiaj prezentujemy. Zastanawiając się, jaki jest kierunek przed nami, jakie to perspektywy, czy właśnie osiąganie dobrych wyników, czy rozwijanie talentów. Żeby rozwijać talent, najpierw trzeba go odkryć. Czyli co możemy zrobić, żeby odkryć ten konkretny 1, 2, 3, 5 talenty w naszej klasie. Patrząc na to zdjęcie ładne, mimo że jesteśmy między jesienią a zimą, w zależności patrząc między kalendarzem a pogodą za temperaturą za oknem, tutaj zdjęcie pięknej drogi. Często nam, prawda, droga kojarzy się właśnie z przyszłością, z perspektywą, podążamy do. Zachęcam Państwa do refleksji, bo droga, którą wybieramy, tak naprawdę zależy tylko wyłącznie od nas. Możemy motywować dzieci, możemy je angażować, natomiast to, jaką decyzję podejmą tym razem innym w swoim starszym życiu, zależy tylko od nich. A my wpływ mamy wyłącznie na siebie i na to, co robimy. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do kontaktu.